proszę. Dziękuję. Pani marszałek, panie i panowie posłowie, zanim przystąpię do odpowiedzi na pytania, które kierowano zarówno do pani poseł Ligii Starań jako przedstawicielki wnioskodawców, jak i do ministra sprawiedliwości, chciałbym poinformować państwa, że jak na razie stanowiska rządu co do tego przedłożenia poselskiego nie ma, ponieważ otrzymaliśmy w zasadzie chyba wczoraj dopiero taką prośbę, ale minister sprawiedliwości przyjmuje z zadowoleniem kolejną inicjatywę, która jest zmianą w zakresie kodeksu postępowania karnego i ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, bo musimy również o tym pamiętać, że to nie jest tylko do tych wielkich spraw, mówiąc tak, no, tak kolokwialnie, ale również i do tych drobnych spraw wykroczeniowych, gdzie często ci pełnomocnicy nie występują. Ale na pewno chodzi o to, żeby wzmacniać cały czas rolę pokrzywdzonych i za to działanie, myślę, w imieniu nas wszystkich, również i ministra sprawiedliwości, jak i wszystkich obywateli, trzeba dziękować tym, którzy nad tym się pochylają. I godnym akceptacji, w oparciu o taką naszą wstępną ocenę, jest pomysł ten, który przedłożono, a celem tym jest umożliwienie pokrzywdzonemu w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia ustanowienie jednego pełnomocnika będącego osobą najbliższą. Generalnie uzasadnienie tej kwestii, tu dyskusja to pokazała, jest właśnie przekonywające i oczywiście wymaga to również potwierdzenia poparcia, myślę, ze strony ministra sprawiedliwości, i będziemy to czynili, przygotowując to stanowisko rządowe, oczywiście zachowując krytyczność uwag, tak, bo tak rozumiem tą dyskusję i nawet apel, który tutaj padł, żeby do wszystkich, do projektu odnosić się w sposób pozytywny. No i będziemy starali się, jeżeli trzeba będzie, przedstawiać rozwiązania, które będą duchowi tej dyskusji również odpowiadały. W obecnym stanie prawnym pełnomocnikiem pokrzywdzonego może być jedynie adwokat lub radca prawny. Nie ulega jednak wątpliwości, że dla właśnie zwiększenia ochrony interesów pokrzywdzonego, a także dla zwiększenia komfortu psychicznego osoby pokrzywdzonej w procesie karnym, i to na całym jego okresie, a więc zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i we wszystkich instancjach, bo to jest jedno z pytań, wydaje się celowe wprowadzenie tych przepisów, które by dawały możliwość reprezentowania pokrzywdzonego również przez osobę najbliższą. Projektodawcy trafnie przyjęli, że dla spełnienia celów projektu wystarczające będzie, aby pełnomocnikiem pokrzywdzonego była tylko jedna osoba najbliższa. I to chcę jeszcze raz podkreślić. Jedna osoba najbliższa, nie mnożymy tych osób. Pokrzywdzony może być reprezentowany w ogóle przez trzech pełnomocników, a więc tutaj też nie ma problemu, bo będzie mógł być i taki pełnomocnik, jeżeli pokrzywdzony to będzie chciał uczynić. Również i ten pełnomocnik, nawet ustanowiony z uwagi na sytuację, która nie pozwala na ustanowienie pełnomocnika z wyboru, czyli pełnomocnik ustanowiony w drodze decyzji organu do tego uprawnionego po rozpatrzeniu sytuacji życiowej pokrzywdzonego, ale będący już profesjonalistą. Projektodawcy uwzględnili zmiany proceduralne będące koniecznym skutkiem projektowanej zmiany w artykule 88 Kodeksu Postępowania Karnego i w artykule 30 Kodeksu Postępowania w sprawach o wykroczenia. Należy jedynie zauważyć, że trafna wydaje się uwaga prokuratora generalnego, który wskazał, iż celowe byłoby wprowadzenie ponadto zmiany w artykule 78 Kodeksu Postępowania Karnego, tak aby pokrzywdzony, który ustanowi pełnomocnika będącego osobą najbliższą, mógł jednocześnie złożyć wniosek o ustanowienie właśnie dla niego pełnomocnika z urzędu w osobie adwokata lub radcy prawnego. W pozostałym zakresie projekt w tym momencie nie nasuwa zastrzeżeń i biorąc pod uwagę przebieg dyskusji, jak i tą naszą ocenę taką wstępną, deklaruję jeszcze raz przygotowanie stanowiska, które będzie ten projekt wspierało, a jak również będzie odpowiadało na wyzwania, które z tej dyskusji musimy tutaj wynieść. Jeżeli chodzi o pytania, to oczywiście tematyka pokrzywdzonych osób
co do zasady jest przedmiotem troski i działań ministra sprawiedliwości, i to w różnych aspektach, również we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. A co do tego, czy ten system będzie spójny, funkcjonujący, to również potrzebujemy, ja to już kilkakrotnie mówiłem również i z tej na tej sali, potrzebujemy wsparcia również i samorządów, i organizacji pozarządowych, a więc musi to być szeroki system, który w ramach działań międzyresortowych musimy wdrażać i przygotowywać i udoskonalać. Co do tej pomocy przedprocesowej, sądowej w zakresie osób niezamożnych, to jedno z zadań, które postawił sobie do wykonania minister sprawiedliwości pan Marek Biernacki, to również przygotowanie i zakończenie pracy nad takim szerokim, ale jednocześnie mającym dobre podstawy finansowe systemem. Miejmy nadzieję, że przy wsparciu Wysokiej Izby, o co już teraz proszę, będziemy mogli to wprowadzić do naszego systemu prawnego. Jeżeli chodzi o pełnomocników, bo trzy kolejne pytania panów posłów w zasadzie do tego się sprowadzały, a więc tylko przypomnę, że jeżeli pełnomocnik jest ustanowiony, to on oczywiście działa, dopóki nie zostanie odwołany. To jest przez pokrzywdzonego, czy przez każdego, kto jest tym mandantem. I zawsze różnice między pełnomocnikami rozstrzyga, można powiedzieć, pokrzywdzony, ale jeżeli chodzi o postępowanie, które dotyka dowodów, to organem rozstrzygającym, biorącym pod uwagę całokształt sytuacji, jest sąd bądź prokurator. I myślę, że to jest też odpowiedź na to, że nie ma w zasadzie, bo to już jest dzisiaj wiadomo i tutaj zmiany nie ma na przyszłość, jeżeli chodzi o procedury zarówno w kodeksie postępowania karnego, jak i w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia, które by mogły rodzić jakieś niebezpieczeństwa co do sprawności i przebiegu postępowania. Dziękuję bardzo za uwagę.